Klasyka, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko, Wszystko co jest straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 11 listopada 2017 roku. Słuchacie właśnie 159. nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Jerry oraz Szymas. Cześć Jerry. Czołem Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Spotykamy się tutaj dzisiaj, po dłuższej przerwie, bo Jarego dawno u nas nie było, prawda? Gdzieś zaginąłeś sprawiedliwość. No, to, to prawda? prawda. Jak Chuck Trochę mnie nie było, ale też w sumie w, w ostatnim czasie dużo było solówek w nekro, jakoś tak ciężko jest się nam zgadać na nagrania w większym składzie. Także, ale, no, tak to bywa. Ale przełamujemy kryzys? Może teraz będzie łatwiej jakoś w najbliższym czasie? Dzisiaj spotykamy się, bo pojawiła się taka wyjątkowa okazja. Chcielibyśmy zrecenzować dla was film. Wy znacie już tytuł z tytułu audycji czy z opisu. Mowa o produkcji indonezyjskiej, Pengab di Satan, o ile tak to się czyta. Tytuł anglojęzyczny to *Satan's Slaves, zaś tytuł Polski słudzy szatana. I jest to produkcja, która swoją światową premierę, a więc właśnie w Indonezji zaliczyła 28 września 2017 roku. Zaś w Polsce pojawiła się już miesiąc później, a wszystko za sprawą Fest Macabry, i to właśnie od niej chcielibyśmy zacząć dzisiejszą rozmowę. Fest Macabry, czyli festiwalu, za który my, fani filmowego horroru, mocno trzymaliśmy kciuki od samego początku. No i w sumie dosyć szybko doczekaliśmy się drugiej edycji, bo ta impreza debiutowała w lutym bieżącego roku. No a tak naprawdę no, po paru miesiącach, po relatywnie krótkiej przerwie, no bo specyfika tej pierwszej edycji była taka, że ona trwała od lutego. Niemalże nie przerwania aż do czerwca, czyli no w zasadzie po dosłownie paru miesiącach przerwy spotykamy się już przy drugiej edycji. A Fest Macabra to jest przedsięwzięcie dosyć nietypowe, jeżeli mówimy o festiwalu filmowym, dlatego że z jednej strony Duża elastyczność i to i terminowa, bo to co wspomniałem, to jest impreza, która rozgrywa się na przestrzeni kilku tygodni, kilku miesięcy nawet. Po drugie, mogą brać w niej udział różne kina, przy czym wręcz organizatorzy sugerują, czy. Promują, aby to te mniejsze kina, te kina studyjne sięgały po repertuar, a nie tylko duże multiplexy. I to zaowocowało tym, że w trakcie tej pierwszej edycji naprawdę wiele mniejszych miejscowości także festiwal mogło u siebie gościć i, i można było te filmy festiwalowe tam zobaczyć. Także do jakoś tam nietypowych należy repertuar, no bo twórcy festiwalu zdecydowali się na różnorodność, zdecydowali się na kino. Trochę poza mainstreamem, bo mamy i filmy azjatyckie, które cały czas w Polsce w jakiejś szerszej dystrybucji pojawiają się dosyć rzadko i mamy filmy europejskie, ale bardziej niszowe, nie wiem, był fiński slasher chociażby, a jeżeli sięgamy po kino anglojęzyczne, anglosaskie, no to też były to nietypowe tytuły, bo mieliśmy na przykład horrory komediowe, takie, no powiedziałbym, dosyć niskobudżetowe, które też raczej rzadko można zobaczyć na kinowych ekranach. No i co tu dużo mówić, ta pierwsza edycja myślę, że spotkała się z dosyć ciepłym przyjęciem, no i zaowocowała tym, że już teraz rozpoczęła się edycja druga, która wygląda na to, jest chyba pod kątem repertuarowym jeszcze ciekawsza niż ta pierwsza, którą mamy za sobą. Tak, bo w tym roku Bess Macabra oferuje nam pięć różnych tytułów. Jest to, są to Szkrana Trumna, Pamiętam Cię, Okręt Strachu, Głosy ze ściany i właśnie Słudzy Diabła. Pamiętam Cię, pisaliśmy ostatnio na fanpage'u nawiedzonego podcastu Stacja Islandia. Marcin Kozicki przypomniał nam o tym, że ten film będzie u nas dostępny, z czego się bardzo cieszymy. Ale tak naprawdę, cały ten repertuar jest ciekawy. I właśnie, festiwal już się rozpoczął w tym roku. W Halloween, nawet takie jak gdyby hasło reklamowe tegorocznej Fest Makabry, czy tegorocznej tej edycji Fest Makabry, to w kinach od Halloween do oporu. Strasznie znaczy to rozbawiło, jak pierwszy raz to zobaczyłem, ale taki jest plan. Na razie w Łodzi festiwalu nie było, był u ciebie w Poznaniu. Te mniejsze kina też już zaliczyły. Niektóre z nich, tak? Mniejsze kina, mniejsze miejscowości miały okazję wyświetlić część, film, część filmów. My się śmialiśmy prywatnie między sobą z jednego kina z Dzierżoniowa Śląskiego, kino Zbyszek, gdyż. Tak, tak. Jest to tak malutkie kino, że postanowili tam jego, nie wiem, no, osoby prowadzące to kino zrobić plakat na fanpage, który jest tak naprawdę, no umówmy się, plagiatem plakatu reklamowego NMF-ów. Ale no cóż, no, przynajmniej miejscowi ludzie mogli obejrzeć, między innymi ten film, o którym dzisiaj porozmawiamy. A i ty też widziałeś go w kinie, i może o tym opowiedz nie? jak to było, bo o tym, jak wyglądała ta poprzednia edycja z punktu widzenia. Odwiedzającego festiwal, to nagrałeś osobny podcast w konglomeracie. My go oczywiście podlinkujemy, odeślemy do niego, a powiedz, jak to wyglądało tej jesieni, w tej drugiej edycji festiwalu. Jak się dowiedziałeś o tym festiwalu? Jak było w kinie? Czy dużo było osób, czy mało? No, w moim przypadku to jest też na razie tylko pierwszy sens, dlatego że Fest Macabra w Poznaniu zagościła właśnie typowo pod Halloween w kinie Rialto. Czyli to jest to kino, w którym ja też byłem przy okazji pierwszej edycji. Fajne kino, dobrze zorganizowany pokaz. Ludzi było całkiem sporo, wydaje mi się, jak na taki pokaz w kinie studyjnym. I co ciekawe, mieliśmy absolutnie pełen przekrój wiekowy, bo była taka no dzieciarnia prawie że wiesz młodsza młodzież a obok mnie na przykład na sali kinowej siedziała para starszych pani także no absolutnie różna widownia i było widać że wszyscy bawili się doskonale impreza była Zacna, i jeżeli chodzi o ten pokaz Halloweenowy, no ja wychodziłem z niego bardzo zadowolony i bardzo się cieszę, że już ten pierwszy film mam za sobą. Kolejne już są zapowiedziane, bo tutaj sam, sami organizatorzy dali nam znać, że w Poznaniu cały już festiwal, nie tylko ten pojedynczy film, będzie gościł w Kinie Malta bodajże od 17 listopada. 18. Od, od, od 18, no to widzisz, no ja już jeszcze tych dat nie mam w głowie. Do 2 grudnia, tak, bo sprawdzałem chwilą. Tak, tym. tak. No, <grym> bardzo fajnie właśnie, że to jest trochę rozłożone w czasie, bo ostatnio to było tak prawie, że dzień po dniu. Co jest zawsze problematyczne przy większej ilości filmów, a tak to jakoś myślę, że postaram się wygospodarować czas, żeby na te poszczególne filmy dotrzeć. No i myślę, że to też jest godne odnotowania, właśnie że tutaj dowiedzieliśmy się o tej drugiej edycji od samych organizatorów, no bo przy okazji tej pierwszej edycji udało się kontakt z organizatorami pozyskać i no, miło nam się rozmawia do tej pory. Możecie przeczytać na konglomeracie wywiad z Tomaszem Czyli głównym organizatorem Fest Macabry, jednym z pomysłodawców i człowiekiem, który odpowiada za repertuar. Także oby tak dalej, i miejmy nadzieję, że kolejne seanse będą równie udane jak ten, na którym byłem. Mhm. Mm ja od siebie dodam tylko tyle, że w Łodzi jeszcze festiwalu nie było. Dzisiaj jak odprzajłem sobie program przed naganiem, to widzę, że w ostatnim czasie bardzo dużo tutaj kin się dopisało do festiwalu, gdyż wcześniej to było nie wiem tam raptem 6, 7, 8 placówek, teraz już jest ich kilkanaście, może powyżej 20, nie, wiem, nie liczyłem dokładnie. W każdym razie Fest makabra zatacza coraz szersze kręgi, dociera do nowych odbiorców. W tym roku też między innymi właśnie chyba Słudzy Diabła są wyświetlani w ramach festiwalu. Festiwalu filmowego 5 smaków, więc doszło do takiej tutaj kooperacji Crossa, cross promocji, i moim zdaniem to jest bardzo dobry wybór też, bo dzięki temu no i widownia 5 smaków zobaczy ciekawy film i Fest macabra zyska może nowe grono odbiorców. Świetna sprawa. I też nawet sprawdzałem, że już są seanse na właśnie dużo, dużo w przód, i że nie w niektórych miastach nawet będą jak gdyby maratony, grozy organizowane w samego Sylwestra, i tam też pojawią się między innymi filmy z Fest makabry II. I w związku z tym, że filmu w Łodzi nie wyświetlano, to obejrzałem go po prostu dzięki uprzejmości organizatorów poprzez skinera. I teraz już może przejdziemy do niego, co? Tak, tak. Jak najwyższa pora, powiedziałbym. Słudzy Szatana. Ten polski tytuł. Reżyserem i głównym scenarzystą jest Joko Anwar. Jest znany w swoim kraju, gdyż ma troszkę produkcji na swoim koncie. Ja skupiłem się głównie na tym, że już wcześniej gustował w horrorach. Nakręcił Pintu Teglarang i modus anomalii, znany na zachodzie, czy w krajach anglojęzycznych, jako The Ritual. Ten pierwszy to jakiś bardzo dziwny film, nawet nie będę próbował teraz go opisać na bazie tych materiałów promocyjnych, do których dotarłem, a ten drugi to chyba taki po prostu leśny survival. W każdym razie nasz twórca ma już jakieś doświadczenie z materiałem filmowym i z grozą i ty jeszcze mówisz że jakiś serial. Przygotował tak, ważny. no Z tego, co mi się wydaje, po, po tym, co doczytałem trochę, to Joko Anwar jest jakąś lokalną gwiazdą, bo on oprócz tych horrorów też odpowiada za scenariusz i reżyserię takiego filmu Zapis Moich Zmysłów, który też chyba się odbił jakimś tam echem w Indonezji. No i przede wszystkim on jest reżyserem i współstenarzystą serialu, który także był w Polsce emitowany na polskim HBO. Zatytułowanego Półświaty i tenże serial, to jest serial fantazy, to jest bodajże, pierwsza produkcja, pierwsza kooperacja HBO z Telewizją indonezyjską, czy, czy z, pierwsza produkcja z tego kraju. Także no, wydaje mi się, że to też raczej nie jest osoba zupełnie przypadkowa, bo patrząc na doświadczenia HBO i tych produkcji oryginalnych, ale lokalnych, bo, bo przecież takie seriale na rynki lokalne, które później były udostępniane, to były kręcone przez HBO i w Polsce, i w Czechach, i w Niemczech, i w Indonezji, to, to zawsze to nie są osoby przypadkowe, które przy tych produkcjach pracują, także no, pozwala to sądzić, że to jest człowiek, który ma określoną markę i określoną renomę w Indonezji. Mm -hmm. To są półświaty mówisz, tak? Tak, tak, dokładnie tak. Jerry siedzi bardzo mocno w HBO, więc tutaj ogarnia <laughs> temat. I jeszcze, gdybyście na przykład w czasie słuchania teraz tego podcastu, czy po wysłuchaniu weszli na AMDB, to możecie się trochę zdziwić, bo okazuje się, że ten film jest remake'iem innego filmu o tym samym tytule z 1982 roku, też nazywa się di Seitan i jest to film kultowy w Indonezji jak się okazuje, bo jest no, masa informacji na jego temat w sieci, przy czym opis tego filmu na IMDB troszkę... Zadziwia, gdyż y, czytamy tam, że jest to indonezyjska wersja fantazmu, morderczych kuleczek tak, z 1979 roku. No i ja wprawdzie nie jestem fanem fantazmu, ale y, czy znawcą, ale Jerry jak najbardziej z Mando, więc Jerry, no. Jak blisko stoi ten film? W mojej ocenie, dzieła, oczywiście, trudno, trudno mi się wypowiadać o samym oryginale, bo ja powiem uczciwie, że nie próbowałem nawet sprawdzić tego oryginału, ale jeżeli jest prawdą to, co sam Joko Anwar mówi o swoim filmie, czyli to, że tak naprawdę to jest dosyć wierna, dosyć wierny remake tego oryginalnego dzieła. Trochę zrezygnowano podobno tylko z tej takiej kampowości, która w tamtym filmie... No, nie wiem na ile w zamierzony sposób była widoczna, na ile nie, ale to jest temat pewnie na inną zupełnie dyskusję. Mhm. Moż możemy to zostawić. Ale jeżeli przyjmiemy faktycznie zapewnik, że ta ek ekranizacja jest dosyć wierna pierwowzorowi, no to, to wiesz, to ten film trzeba sobie jasno powiedzieć z fantazmem. Nie ma wspólnego kompletnie nic w mojej ocenie. I ja naprawdę nie rozumiem, co ten film miałby mieć wspólnego z dziełem Koscarelliego nie wiem, dziwna informacja, absolutnie <grym _> dziwna. <grym _> mm -hmm. Ja też yy, no, na bazie mojej wiedzy o yy, fantazmie, stwierdziłem, że no, chyba ktoś tutaj troluje po prostu MDB, bo temu filmowi rzeczywiście dużo bliżej, nie wiem, do y, obecności łana zmiksowanej powiedzmy, z pewną ważną powieścią Airy Lewina, jeżeli już, a nie do fantazmu. Jest to film. Yy, który wyróżnia się na wielu różnych potrzeb. Tak jak pamiętacie, gdy opowiadałem z Bedwolfem, bodajże o pociągu do Busan czy też o Zombie Expressie, a tak o Zombie Expressie, to tam się podkreślało, że jest to właśnie najbardziej kasowy film koreański i też jednocześnie oczywiście także horror. I tutaj mamy podobną sytuację. Podobno Słudzy Szatana to najbardziej kasowy indonezyjski horror w historii tamtejszej kinematografii. Jeden z tytułów też najbardziej kasowych ogólnie. Film, który zapoczątkował indonezyjską modę na remake'i i jednocześnie pierwszy indonezyjski film wypuszczony w formacie 4DX, czyli ktoś może pomyśleć, że po prostu tam kino gatunkowe, które jakoś się wybiło, ale nie, jest to film, który naprawdę jakoś tam rewolucjonizuje tamtejszą miejscową kinematografię. No i teraz już przejdźmy do tego, o czym opowiada. W Sługach Szatana przenosimy się do roku 1981 i... Akcja rozgrywa się głównie w domu zamieszkiwanym przez dość liczną rodzinę. Mamy tutaj czwórkę rodzeństwa: Rini, Toniego, Bondiego i Jana, dwójkę ich rodziców oraz babci. Matka rodzeństwa od trzech lat jest ciężko chora. My do końca nie wiemy, na jaką chorobę cierpi, nie znamy detali. Kilkukrotnie obserwujemy coś na wzór takiego stanu kataleptycznego. Kobiecie sztywnie ją mięśnie, wyciąga szyję, wybałusza oczy. Pewnej nocy umiera, co dla rodziny no oczywiście jest jakąś tam osobistą tragedią, ale też stanowi nowy początek, bo po tych trzech latach wydawania wszystkich pieniędzy na leczenie i ciągłego zastanawiania się, czym to wszystko się skończy, dochodzi do jakiejś zmiany w ich sytuacji i wówczas ojciec praktycznie od razu zaraz po pogrzebie opuszcza dom, wyjeżdża w związku z pracą, by zarobić na spłatę raty hipoteki i ogólnie na dalsze życie, a dzieci zaś próbują wrócić do normalnego życia. Niestety nie jest to proste, bo w domu pojawia się upiór, który jest łudząco podobny do zmarłej niedawno Śmiertelnie chorej wcześniej matki. A to tak naprawdę tylko początek niepokojących wydarzeń. Pierwsze tam, nie wiem, 15 minut filmu, może, a potem dzieją się kolejne różne straszne, dziwne rzeczy. No i jak Jerry? Jak ci się podobał, właśnie ten punkt wyjścia, tempo prowadzenia akcji? Punkt wyjścia, powiem o, od razu uczciwie, że mi się bardzo podobał, bo ja lubię Ghost Stories. To jest. Nie od dziś wiadome, ja przy okazji różnych dyskusji to bardzo często powtarzam, i lubię obecności, lubię tego rodzaju kino gatunkowe i to, co tutaj dostajemy pod kątem właśnie tego budowania napięcia, budowania scen takich typowo horrorowych, szalenie mi się spodobało od samego początku. Naprawdę te pierwsze 20-30 minut jest bardzo dobre, mimo że to nie jest, wiesz, jakiś film odkrywczy, ja bym powiedział, bo tutaj widać prawie, że na każdym kroku i od samego początku, że Anwar bardzo jest zapatrzony w Lana i w obecności, bo tutaj i w całą twórczość tak naprawdę Jane'a tę taką związaną z okult, horrorem i z tak, ghost stories, tak, no? tak. I to nawet nie chodzi o, o tematykę, ale chodzi mi, wiesz, o same podejście też do materii filmowej. Nie wiem, sposób kadrowania, sposób budowania ujęć, sposób aranżowania przestrzeni, mhm, e, budowania. Technik, nawet tak, makijaży, bu... makijaż bohaterów nie wydaje się być tak, tak, tak. To, to, wiesz, to nawet to też kwestia, nie wiem, samego budowania scen, wiesz, budowania tych jumpskerów, których tutaj mamy e, sporo. To jest naprawdę bardzo intensywne i przede wszystkim, choć niektórzy mogą temu filmowi zarzucić właśnie pewną wtórność, bo ja już czytałem parę recenzji w polskim internecie i właśnie... No, nie wszystkie one są przychylne, tak najdelikatniej rzecz ujmując, bym powiedział. To mi się to bardzo podobało, i to szczególnie na ekranie kinowym, na sali kinowej, to świetnie działa, bo ja wam prywatnie pisałem właśnie po seansie, że pierwszy raz w mojej historii, jeżeli chodzi o kino i horrory, byłem świadkiem sceny, kiedy ktoś krzyczał w kinie. No to wiesz, to to, to już obrazuje, że ten film naprawdę potrafi zadziałać. No bo nie wiem, byłem niedawno na to i nie przypominam sobie tego rodzaju reakcji, a tutaj nie raz, tylko nawet chyba dwukrotnie właśnie było dosłownie słychać krzyk przerażenia na sali kinowej, czyli to jest pewien wyznacznik tego, że twórcy naprawdę to napięcie potrafią budować zgrabnie i naprawdę ten początek jest bardzo dobry w mojej ocenie. Musimy się kiedyś się przejść razem do kina, żeby to słyszysz <głos》> w telekrzyku. <głos》>. Ale ja to potwierdzam właśnie z, mojej, z mojego punktu widzenia, to, to był straszny film momentami. Jedna z takich początkowych sekwencji jeszcze wręcz przed śmiercią mamy. Mamy taką oniryczną scenę. Właśnie znaczy, tej oryginalności, czy też wtórności, moim zdaniem ten film nie jest wtórny. To jest po prostu kino gatunkowe, bardzo mocno gatunkowe, które no, wykorzystuje tę zasadę powtórzenia z różnicą i wykorzystuje. Fakt pewnej orientalności i dzięki temu zyskuje właśnie pewnego rodzaju oryginalność, ale to rozwinę za chwilę. Na początku... A to, że tak wpadnę ci tylko w słowo, ja się absolutnie z tym zgadzam. To, 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 ja po prostu chciałem podkreślić tutaj, że właśnie w ocenie tego filmu daje się już odczuć, że jest taki pogląd, który niektórzy recenzenci przyjmują, że po prostu to jest film właśnie taki dosyć mocno wtórny, ale to co mówisz, to jest w mojej ocenie prawda i, ta, i raczej ja bym go tak rozpatrywał. No ale to jeżeli. I powiedzieć, że to jest wtórne, no to tak samo obecności są wtórne, Nowa Kobieta w Czerni jest wtórna i większość ghost stories, znaczy wszystkie no, ghost stories wiesz, są to, 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 to jest w ogóle dyskusja na ile coś jest po prostu elementem kina konwencjonalnego w jakiś tam sposób, a na ile, czy na ile w ogóle możemy ro, rozmawiać i dyskutować o e, oryginalności w kinie dosyć mocno skonwencjonalizowanym, mm -hmm. jakim jest horror, no bo wiesz, no, umówmy się, że samo Ghost Story w swoich fundamentach jest kinem dosyć... E, powtarzalnym i wtórnym, no i to ja miałem wiele takich dyskusji przy okazji właśnie obecności, które są świetnym kinem i często się przywołuje też podobny argument przy filmach Juana, że one są wtórne, no o, oczywiście no one teoretycznie są wtórne, bo powtarzają te schematy, które y, Kino spod znaku Ghost Story serwuje od wielu, wielu lat, ale właśnie to powtórzenie a kino jest z różnicą. względem literatury, bla, bla, bla. Dobra, nie ciągnijmy tego no, czegoś. Nie, dokładnie. nie, nie. Po prostu nie ma sensu. No Rresztą... dokładnie, nie, nie ma sensu tak, w to wchodzić. Ucinamy ten wątek, a wracając do y, sług szatana. Y, tutaj widać, że właśnie ta praca została odrobiona przez reżysera i scenarzystę, bo mamy. Y, Typowe zagranie, także jest sekwencja taka przerażająca, która po chwili się okazuje, że wcale do niej nie doszło, ale mamy znowu taki dzień świstaka zaraz potem i to niby już się pojawiało w chorych wiele razy, ale ja byłem autentycznie przerażony i w związku z tym ja w sumie nie pamiętam, czy ja to oglądałem z napisami polskimi, czy angielskimi nawet teraz, ale wiem, że gdy bohaterka. Bohaterka chce coś zrobić i istnieje ryzyko, że to się dla niej nie za dobrze skończy. Ale to nie jest tak, że to jest głupie zachowanie. Po prostu, no, ona chce się o czymś przekonać. I ja wtedy zacząłem dość, po prostu pod nosem powtarzać don, 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 bo chciałem powiedzieć don't, 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 don't do it. Ale nie mogłem skończyć, bo byłem tak przejęty, że po prostu wiesz się zapętliłem, wpatrzony w ekran, przerażony. No, na słuchawkach i po prawdzie? Ale super, naprawdę klimat jest bardzo dobry i te wszystkie rzeczy zaczerpnięte z kina zachodniego zostały zaczerpnięte świadomie. To nie jest pora roku, że ktoś obejrzał hostel i pomyślał, a zrobię to w Polsce tylko lepiej. Tylko tutaj widać, że facet. Nadrobił właśnie twórczość łana i nie tylko ogólnie kino Grozy ostatnich lat czuje to całkiem nieźle, jest świadomy tego, jak to wszystko funkcjonuje i po prostu implementuje różne elementy, zagrania, i czy to narracyjne, czy inne tutaj w swojej opowieści. I właśnie. Mamy tutaj dużo tych takich elementów zachodnich, i może to też recenzentom się nie podoba. Także to nie jest stricte Te kino, właśnie orientalne, indonezyjskie, coś, co było dla nas bardzo obcych, ale zarazem ja mam wrażenie, że. Jest tutaj, że jest to właśnie taka trochę orientalna wariacja na temat tego kina zachodniego, bo to orientalność przejawia się no już w samym języku bohaterów, nie? Ale nie tylko, bo też w realiach społeczno-kulturowych, bo to jednak nie, nie jest taka mm -hmm. zamerykanizowana historia to jest historia, którą możemy znać z kina amerykańskiego czy y, zachodnioeuropejskiego, ale włożona w indonezyjskie realia, bo nie, wiem, sam fakt, że obserwujemy tutaj wierzących. Ale niepraktykujących wyznawców islamu w obliczu działań sił nadprzyrodzonych, to już dla mnie z wartością dodaną i to dużą wartością dodaną. Bohaterowie, w związku z tym, że wyznają inną religię i jeszcze jej nie praktykują, to reagują na różne wydarzenia zupełnie inaczej niż np. przeciętny katolik w filmie o opętaniu czy nawiedzeniu. Do tego cała ta historia. No wydaje się ciekawsze przez to. Rodzinie pomaga tutaj miejscowy imam i jego syn. Obserwujemy indonezyjski pogrzeb, i to w trzech odsłonach, tak naprawdę, w tym filmie. Słuchamy rozważań na temat życia pozagrobowego czy satanizmu. Rozważań z punktu widzenia wyznawców religii muzułmańskiej, osób wychowanych w tej religii. I no dla mnie to było coś bardzo intrygującego. Mnie się to bardzo podobało, i oglądałem to z zaciekawieniem. Mi również tym bardziej, że to jest jeden z elementów wykorzystywanych w fabule, bo wiesz to też w kontekście tego, że m, no można by postawić teoretycznie zarzut, że mamy tutaj do czynienia z takim zamerykanizowanym kinem, no to właśnie tutaj te różnice są istotne fabularnie, bo tutaj to nie jest tylko tak, że mamy pewne zagrywki, które możemy znać i które działają na zasadzie kina ghost story i właśnie nie wiem zachowań katolików w starciu z siłą nadprzyrodzoną tylko tutaj to, że mamy do czynienia z wyznawcami islamu jest wielokrotnie wykorzystywane fabularnie i ma konkretne znaczenie są przecież całe sceny oparte o to, że nie wiem postaci działają w oparciu o religię islamu nie wiem Modlą się na przykład w, jakimś, w jakiś mhm. charakterystyczny sposób, i to jest ważna scena, i fabularnie, i w kontekście budowania napięcia. Dla mnie to jest też zdecydowanie plus całości. Dokładnie tak, i właśnie napięcie. Gdy myślicie o obecności, to zapewne przychodzi wam do głowy fakt, że fabuła obecności nie jest typową fabułą ghost story. Na zasadzie po prostu wpadamy do jakiegoś miejsca, gdzie Istnieje sobie jakaś tam dusza, która nie chce odejść, jakiś tam demon, czy że kogoś opętał jeden demon, tylko w obecnościach ta fabuła jest bardzo zawiła nie? w sensie mamy zazwyczaj kilka tych demonów one jeszcze mają konkretne relacje między sobą, mamy jakąś historię tej przestrzeni to też historię podzieloną na różne etapy i to nie jest tak, żeby po prostu wpakować 15 złych istot do jednego filmu na siłę, i wszystkie są tak samo złe, i w końcu, to jest jedna zła istota tylko w 15 odsłonach. Nie, tam to wszystko jest ciekawą, intrygującą historią. I dodatkowo jeszcze mamy losy Warrenów, które też są osobnym wątkiem w filmach. Tutaj wprawdzie tego osobnego wątku nie ma, ale sama ta intryga z siłami nadprzyrodzonymi, ona jest skomplikowana i to na tyle, że do samego końca widz nie wie. Nie, nie jest w 100% pewny, co jest prawdziwym zagrożeniem w świecie przedstawionym. I to dla mnie było niesamowicie pozytywnym zaskoczeniem, bo mamy coś takiego, że na 20 minut przed końcem filmu dochodzi do czegoś, co dla widza jest zwycięstwem jednostki nad właśnie siłą nadprzyrodzoną, nad jakimś tam duchem, demonem, już nieistotne. I wydaje nam się, że praktycznie chwilę potem możemy dostać happy end i napisy. I chociaż nie chciałbym czegoś takiego, to nawet gdyby tak to się skończyło, to ja byłbym w miarę zadowolony. A tu się okazuje, że kochani, nic bardziej mylnego. To pozorne zwycięstwo okazuje się być absolutną porażką. Prawdziwe złoczaje się gdzie indziej, i to nie jest twist wyssany z palca, tylko to się składa w jedną fajną całość, i prawdziwy finał jest dopiero przed nami. I w związku z tym do samego końca ja siedziałem jak na szpilkach, i byłem naprawdę ciekawy, co, gdzie, jak, kiedy, czy to, co mi się tam w głowie układa, się sprawdzi, czy nie. Wow. Ja się też tutaj zgadzam, bo tak, to, że intryga jest skomplikowana, to najlepiej może tego dowodzić to, że my żeśmy o tym filmie zaczęli rozmawiać prywatnie na czacie, i się okazało nagle, że tak naprawdę musieliśmy sobie sami wzajemnie wyjaśniać o niektóre motywy czy niektóre wątki, które były tak przedstawione w filmie, że można je było na przykład, nie wiem, interpretować w dwojaki sposób albo które nie były do końca czytelne, jeżeli się nie pozna kontekstu całości i tak dalej, tak dalej. Dopiero w toku dyskusji tutaj. Mój współrozmówca, czyli Szymas musiał Minimando wyjaśniać pewne elementy i się okazało, że, że na przykład pewne rzeczy, które nam się wydawały nie do końca logiczne czy sensowne, to nagle znajdują swoje pełne uzasadnienie, i ma to naprawdę fajnie, takie wiesz, podbudowane. Elementy, nie, że ten finałowy twist, o którym ty mówisz i ta zmiana, która następuje w końcówce filmu, bo, bo to też my mówimy o ghost story cały czas, ale tak naprawdę to w kontekście tego konkretnego tytułu to trzeba sobie jasno powiedzieć, że on jest dosyć mocno pęknięty, w tym sensie, że w którymś momencie dochodzi tutaj do zmiany konwencji, zmiany pewnego podejścia i tak naprawdę jak do któregoś momentu możemy mówić o plus minus. Takiej wariacji na temat klasycznego ghost story, to od któregoś momentu mamy zupełnie zmienione podejście, dzieją się zupełnie inne rzeczy, idziemy w innym kierunku, ale właśnie to nie jest taki twist wyciągnięty z kapelusza scenarzysty. Tylko tutaj widać, że to jest przemyślane od samego początku do końca. I mimo, że w końcówce nadal pozostają pewne rzeczy, które są dla mnie niejasne i ja nie do końca jestem w stanie ogarnąć, co tam się zadziało już w samej końcówce, o czym może na sam koniec powiemy w dwóch zdaniach. To i tak właśnie te, te elementy nowe, które nagle się pojawiają nam w tym świecie przedstawionym, no, działają fajnie. No, i przede wszystkim w kontekście tego napięcia, o którym ty też mówisz, to dla mnie tutaj jest też niezłe tempo tego filmu. Bo ja początkowo, kiedy mamy szalenie takie intensywne, nie wiem, 15-20 minut, kiedy już od samego początku jesteśmy atakowani tymi wszystkimi jumpscarami, takimi naprawdę mocno nastawionymi na straszenie sekwencjami, to ja muszę przyznać, że miałem lekką obawę, czy mnie to nie zmęczy, no bo wiecie, jak to działa, drodzy słuchacze, że czasem, jak się zasiada do takiego filmu, i nie wiem, dla mnie, przykładem tego rodzaju kina, kręcimy się wokół łana cały czas w tym podcaście, jest Insidious, który nie jest złym filmem, ale który jest tak intensywny, że tam po którymś N tym e, to ja już jestem trochę znudzony, już bardziej patrzę na zegarek, kiedy dotrzemy do końca i jak to się wszystko zakończy, niż odczuwam jakieś autentyczne napięcie. A tutaj tego nie miałem. Tutaj po prostu, mimo że tych scen takiej czystej grozy i nastawionych na straszenie widza jest dużo, to przez to, że mamy pewne zmiany konwencji, mamy pewne wolty fabularne, mamy ten taki lokalny koloryt, który też Robi nam takie swoiste, jakieś tam przerwniki w niektórych momentach, to uważam, że naprawdę to rozłożenie tego napięcia w tym filmie jest też dobre. Ja też do końca śledziłem całą akcję z zainteresowaniem. Mhm. Mm I mówisz właśnie o tej zmianie konwencji, tylko doprecyzujmy, że to nie jest nie wiem, przejście od grozy do stabstwichowej komedii, broń Boże, tylko po prostu do tej historii o nawiedzeniu dochodzi co sugeruje sam tytuł, wątek satanistyczny i różne takie elementy pokrewne i to się wszystko ładnie spaja w jedną całość i co do samej tej intrygi i skomplikowania, myślę, że po prostu warto oglądać ten film jednak w skupieniu, nie jeżeli macie go na komputerze, będzie kiedyś mieli to gdzieś tam Prasując, chodząc po pokoju, czy jedząc obiad, i co chwilę spoglądając na talerz, tylko jednak skupiając się na ekranie, bo przykładowo właśnie my o tym dyskutowaliśmy potem prywatnie między sobą. No, trzeba zwrócić uwagę na to, który, która istota nas kiedy się pojawia, w jakim kontekście, by zrozumieć potem właśnie tę konstelację sił dobra i zła w całym filmie. Ale to nie jest przekombinowane na tyle, by naprawdę. Trudno było się w tym połapać, tylko no, trzeba jednak się skupić, i jak jeszcze macie okazję z kimś o tym pogadać, no to super świetna sprawa. I omawiamy ten film jako horror. Ja bym chciał podkreślić, że, właśnie w, jako przedstawiciel tego gatunku, on się sprawdza bardzo dobrze i ma kilka elementów, które naprawdę zapadną mi w pamięć na długie lata nawet. Coś, czego na przykład jeszcze nigdy nie widziałem w horrorze, co sprawiło, że mi no, szczękę zbierałem z podłogi, tak metaforycznie. Mamy tutaj wątek dwójki dzieci, z których jedno jest prawie, że niemową, nie odzywa się przez większość filmu, i mamy scenkę, w której jedno dziecko drugiemu pokazuje na migi językiem migowym, chcę, żebyś umarł. I to jest, wiecie, to tam nawet nie ma słów właśnie, tak? Macie kilka gestów, ale to jest scena, która wgniata, jest tak właśnie, no, oryginalna, no jak to inaczej opisać, jest tak niesamowita, że. No, naprawdę, chyba nigdy go nie zapomnę. Do tego też masę takich trochę bardziej kreatywnych rozwiązań, jeżeli chodzi o te wątki nawiedzenia duchów. Mamy scenę z obrazem, którą Jerry na pewno dobrze kojarzy, scenę z modlitwą, wyjaśnienie tego, dlaczego rodzeństwo nie jest do siebie szczególnie podobne i tak dalej. Mamy masę takich momentów, które wywołują efekt wow i aż do samego finału ja no, byłem totalnie na tak. Efekty poza jedną sceną wypadku motocyklowego są bardzo dobre. Charakteryzacja tych wszystkich istot, ona jest troszkę właśnie ściągnięta, czy ściągnięta, zainspirowana bardzo mocno filmami. One może to miało być smaczek, takie mruknięcie do widza z zachodu, może nie, nie wiem, ale wypada to bardzo dobrze. Scenariusz jest pokręcony, ale. Spójne rozwiązanie akcji, bardzo dobre, idealnie wyważony jest w ogóle ten finał między katastrofą a happy endem. Jest też częściowo domknięty, częściowo otwarty. No, dla mnie to wszystko wypada bardzo dobrze. Tak samo wątek tych dwóch sił nadprzyrodzonych, czy też wyznawców, właśnie tych dwóch sił, dwóch kultów, nie wiem jak to ująć teraz, wszystko na tak, serio. No, ja tutaj pod kątem tych takich pamiętnych scen to się w pełni zgadzam. Ta scena, o której ty wspomniałeś, czyli sekwencja z obrazem, to ja mam po prostu ciary. Jak o tym mówię, to mam. To, to wiecie, przypominam sobie swoją reakcję w kinie. To jest po prostu naprawdę dla mnie rzecz kapitalna i ja sobie nie przypominam, żebym w jakimkolwiek horrorze widział tego rodzaju zagranie, które jest. Motywem, który jest, wiecie, jak na niego spojrzycie sobie tak na chłodno, to człowiek sobie myśli, no przecież to jest banał. To, to po powinno być oczywiste, ale po prostu to, jak to jest rozegrane w tym filmie, to jest kapitalne. I tutaj często widać, że twórce, twórca, bo to też i Anwar jest tutaj i scenarzystą, i reżyserem, że on. Świetnie opanował po prostu te takie gatunkowe zagrywki, gdzie teoretycznie proste patenty, wiecie, nie wiem, głos jakiś upiordy w radio, albo jakieś pukanie czy dzwonienie z za ściany, jest rozgrywanie, rozgrywane bardzo dobrze, bo on umiał operować przestrzenią, wiecie, takie tak, właśnie przestrzeń takie, tak. takie proste nieraz rzeczy jak to, że nie wiem postać wchodzi po schodach i to jest po prostu tak nakręcone, że po prostu ja jako widz siedzący w kinie, to miałem autentyczne ciary w oczekiwaniu na to, co się stanie, i nawet jeżeli ten końcowy jumpscare nie jest może jakiś super kreatywny i, i kojarzyć się może nam właśnie z jakimiś innego rodzaju rozwiązaniami, które widzieliśmy, to cała sekwencja jest tak nakręcona i tak zrobiona od tej strony stricte filmowej, że ja też jestem jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o te rozwiązania fabularne, o których ty mówisz, że ten finał jest idealnie wyważony, tu ja miałbym taką. Ta, ta, Łyżeczkę, łyżeczkę dziekciu do, do tej beczki miodu, dlatego że pomimo tego, że ogólnie jak żeśmy przedyskutowali, to faktycznie pewne rozwiązania, które ja też uznawałem bezpośrednio po seansie za nie do końca trafione, one mi wskoczyły w odpowiednie miejsca i, i też jakby przyznałem Ci rację, że całościowo ta fabuła jest fajnie skonstruowana, to jednak pewne elementy w niej zawarte. Troszkę mogą kuleć. Nie? Mamy tutaj na przykład taką postać, y, którą ja umownie nazwę y, amerykańskim naukowcem. Czyli, wiecie, taką postać, która y, w zasadzie jest tylko i wyłącznie po to, żeby postaciom coś wyjaśniać w, któryś, w którymś momencie fabuły. I ten wątek jest w mojej ocenie dosyć słabo poprowadzony, no bo ta postać, nie wiem, pojawia się, powoduje jakieś określone rzeczy, mówi określone rzeczy. Po czym nagle, kiedy ma się dokonać wolta fabularna, ta postać służy tylko i wyłącznie temu, żeby tą, tę woltę fabularną nam jakoś tam podbudować. Nie ma to specjalnie. W mojej ocenie sensu, I, i to jest tak tak sobie zaimplementowane. To jeszcze na sali kinowej, kiedy właśnie siedzicie w tym napięciu i, i śledzicie te losy postaci, yy, które, którymi się naprawdę przejmujecie, bo ten film jest bardzo dobrze zagrany. No, t, t, to o tym w ogóle nie wspomnieliśmy, no bo to aktorzy nam nic, yy, jeżeli chodzi o ich nazwiska, nie mówią, ale przecież tu mamy na ekranie przez większość czasu filmu czwórkę dzieciaków i młodzieży i naprawdę ja nie miałem żadnego takiego dysonansu, który nieraz mam, kiedy oglądam dzieciaki w kinie, no bo z dzieciakami w kinie to jest mhm. różnie, nie? no wiesz, one często wypadają jakoś tam nienaturalnie albo nie wiem, wypadają dziwnie, a tak naprawdę poza jedną sceną, która jest tak sobie rozegrana aktorsko, to, to naprawdę tutaj mi się to wszystko szalenie podobało i to jest jeden wątek, który jest taki sobie i sam ten finał dla mnie też jest nie do końca jakby taki udany, dlatego, że nawet po przedyskutowaniu nie wszystko jest dla mnie jasne i ta końcowa scena, która ma być jeszcze pewnie takim dodatkowym twistem na samo zakończenie, które ma nam trochę jeszcze przełamać to, co żeśmy dostali w tym no, finale filmu, no, no to i to jest taka sobie. No, ja nie wiem, jak to do końca odczytywać tę płętę, ale, ale to nie jest absolutnie coś, co mi psuje seans, bo naprawdę ja po wyjściu z kina byłem bardzo, bardzo zadowolony i po prostu cieszyłem się, że mogłem zobaczyć tego rodzaju produkcję w kinie. Hmm. Znaczy ja tylko powiem, że ten amerykański naukowiec to jednak, ja wiem, znaczy mnie to nie przeszkadza, bo ten amerykański naukowiec to nie jest taka przypadkowa postać, jak nie wiem, w Kobiecie Jeleniu, tak, w Kobiecie Jeleń, że dwójka bohaterów o czymś rozmawia i przypadkowo kelner akurat na legendę <śm> miejską, która pasuje do tej historii, nie, to nie jest tak, że to jest postać od czapy, to nie jest też postać, która przychodzi i przez 10 minut tłumaczy wszystko, tylko to jest postać, która przekazuje coś, co Troszkę daje ekspozycji później, ta postać potem powraca, i jest wpleciona w fabułę, jest powiązana z bohaterami, konkretnymi relacjami, tak? I postać potem pojawia się po raz trzeci i też odgrywa jakąś rolę, tak? Wiadomo, że no po prostu był ktoś potrzebny do tej dodatkowej ekspozycji, ale moim zdaniem zrobiono to też wysoce poprawiająco. Znaczy, tak? wręcz... Dla mnie dyskusyjne jest to, że tu jest tak naprawdę o jeden twist, czy o jedną tą ekspozycję. Za dużo. W tym sensie, że przez to, że ta postać się pojawia w jednej, drugiej i trzeciej scenie i pierwsza scena, pierwsze spotkanie, pierwsza ekspozycja jest totalnie sprzeczna z drugą sceną, w której ona się pojawia, z drugą ekspozycją, no to to powoduje mój dysonans, bo to pokazuje, że ta postać nie jest prawdziwą postacią z krwi i kości. To, co ja mogę powiedzieć o praktycznie każdej innej postaci w tym filmie. Począwszy od tych głównych mhm. bohaterów, a skończywszy nawet na tym imamie, który ich tam gdzieś tylko wspiera, jako jakiś tam taki przewodnik duchowy i osoba, która być może jest w stanie im pomóc w walce ze złem. No to, to wiesz, to, to pokazuje, że ta postać po prostu ma nam robić właśnie za tę ekspozycję, za pewien taki motor fabularny, ale, ale on, jako sama w sobie nie ma specjalnie uzasadnienia w tym świecie przedstawionym. No nie jest to totalnie spartolone, no, no, ale. Spoko ale mi się ten wątek akurat nie podoba. Spoko, no to ostatecznie jaka ocena? Nie wiem, jakoś liczbowo ja bym dał myślę spokojnie 8 na 10, bo to nie jest arcydzieło, ale jest bardzo, bardzo dobrze zrealizowane i oglądało się dobrze i zapadnie mi trochę rzeczy ja, w pamięć. Ja, ja myślę, że, myślę, że jak najbardziej się zgadzam z twoją oceną, bo y, nawet pomimo uwag, to, które ja mam i to, że nie do końca mi się pewne rzeczy fabularnie podobają, to jakby siłą tego filmu moim zdaniem jest to, że on się sprawdza bardzo, bardzo dobrze po prostu jako horror. Ja naprawdę dawno wychodząc z, z kina, z horroru albo w ogóle po seansie horroru, nie miałem czegoś takiego, że miałem poczucie, że po prostu spędziłem dwie godziny, które mnie naprawdę w wielu momentach autentycznie przeraziły. A tutaj tak było. No i to jest. To jest dla mnie mega, mega plus, nie? To możemy sobie dyskutować właśnie na ile ten film jest oryginalny, na ile on coś wnosi, na ile nie wiem, ta orientalność tutaj jest dobrze wykorzystana. Oczywiście to są wszystko elementy dyskusyjne, ale dla mnie ten film się sprawdza po prostu kapitalnie jako horror i według mnie on też w sali kinowej, wiecie na wielkim ekranie, w, gdzie siedzicie na, w dużym, hmm. dużej sali gdzieś cichutko i po prostu tak naprawdę jesteście trochę sami z tym wielkim ekranem kinowym, to gwarantuję Wam, że będziecie się dobrze bawić na tym filmie. Mm -hmm. Teraz ci trochę właśnie zazdroszczę, tego, że to widziałeś na wielkim ekranie, chociaż na moim ekranie to nadal było przyjemne przeżycie. I co, będziemy kończyć? Myślę, że na zakończenie możemy tylko powiedzieć znaczy ja od siebie, ale ty pewnie potwierdzisz, że chętnie zapoznamy się z kolejnymi filmami wyświetlanymi w ramach Fest Macabry 2. Jeżeli tylko pojawi się w Łodzi, właśnie rok temu to też ja się dowiedziałem chyba przed ostatniego dnia, czy na dwa dni przed końcem. O tym, że jest w Łodzi, że są w Łodzi wyświetlane te filmy z pierwszej edycji i już po prostu nie miałem kiedy, tak? Bo wiecie w jakim trybie ja żyję, pracuję i tak dalej. No, nie mogę sobie nagle rzucić wszystkiego i skoczyć do kina kilka tych filmów, bo wtedy chyba dwa razy dziennie były wyświetlane w ciągu przez tydzień jakoś w różnych konfiguracjach. Chyba tak? to mam w pamięci zapisane. Mam nadzieję, że teraz też będzie, że dowiem się wcześniej, będę sprawdzał tę stronę, nie wiem, co tydzień, co dwa i że uda się dotrzeć te kolejne filmy, zwłaszcza na tę ekranizację powieści Irsy Sigora To mnie najbardziej interesuje, ale w sumie cała reszta też i jeżeli już dotrzemy do kina, a jak nie, to dogadamy się z organizatorami, to pewnie jeszcze wam poopowiadamy o tych kolejnych produkcjach. No nie? Na pewno tak. No, ja, jedyne co mogę powiedzieć od siebie, to mam nadzieję, że kino Malta, które właśnie ma cały przegląd, nie zawali tak jak w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku ja, ja niestety w tamtym kinie się spotkałem z odwołanymi seansami. Dlatego też się cieszyłem, że słudzy szatana tutaj w, w, byli prezentowani w Realto w Poznaniu, no bo tam te pokazy były dobre i bardzo mi się podobały. Cóż, jeżeli się pokazy odbędą, to ja na pewno też na nich się będę starał pojawić i tak jak mówisz, postaram się wam o nich też opowiedzieć, tym bardziej, że wydaje mi się, że ten repertuar jest trochę mniejszy, ale chyba jeszcze lepiej skonstruowany niż w pierwszej edycji, także ja sobie naprawdę ostrzę zęby na te mhm. kolejne filmy. Mhm, też mam takie wrażenie, że ta pierwsza edycja to był trochę eksperyment, takie no po prostu zróbmy coś, a teraz już, że jakoś to Bardziej świadomie funkcjonuje, no i jestem na tak. No dobra, to dzięki cztery za rozmowę. Dzięki, dzięki, Szymas, cześć. A wam, kochani. A nie, jeszcze nie. A was, kochani, zapraszam do wysłuchania wstawki od Huberta, który niestety na nagranie dzisiaj dotrzeć nie zdołał. A oprócz tego, tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie z tej strony Mando. I dlaczego tylko w takiej króciutkiej wstawce? No otóż, sytuacja wyglądała następująco. Jerry, jak to Jerry, udał się do kina na Fest Macabre. Jerry ma to szczęście, że może sobie chodzić na Fest Macabre. I po powrocie z kina powiedział, że ten film powinien mi się bardzo spodobać. Niestety ja nie miałem jak pójść do kina, bo ani nie grałem tego nigdzie w moim pobliżu, ani też nie mam za bardzo czasu teraz na dłuższe wyjazdy do kina. Dlatego y, udało się załatwić screenery od y, ludzi od Fest Makabry, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i ja obejrzałem ten film w ten sposób no to Jerry mówi, kurcze jak oglądasz no to ja się wstrzymuję, nie robię solówki na konglomerat tylko zrobimy dialog no okej, okay, robimy dialog ale tutaj Mando wyskakuje z propozycją, ty no skoro mówimy o horrorze ponoć dobrym to po co robić dialog na konglomerat skoro lepiej to zrobić na nawiedzony podcast do Szymasa zawsze będzie o jeden nawiedzony podcast więcej no to okej, okay, Szymas też ogląda no i dzisiaj i tak mnie kurde wycyganili, że oni nagrali, a ja tu pomysłodawca w większości tego całego przedsięwzięcia muszę zadowolić się małą wstawką. A tak na serio poważnie to niestety tak to będzie teraz wyglądać, bo mam troszeczkę problem z podcastami w składzie większym niż dwie osoby. Nie mam za bardzo gdzie tego nagrywać. A że tutaj Jerry był pierwszy i był w kinie jako jedyny z nas, no Necropolitan to jednak mimo wszystko podcast trzymasa, więc głupio go tak wyrzucać, no to padło na mnie. Ja nie mogłem się dostosować do reszty, więc ja ograniczam się do krótkiej wstawki. Przy czym, czy ona będzie taka krótka, to nie wiem, bo już dwie minuty wstał. <laughs> Wstęp zajmuje. E, zapewne powtórzę tutaj bardzo duże rzeczy, co powiedzieli chłopacy, ale postaram się to zrobić w pigułce. Już bez takich większych wstępów to zrobili oni. Po pierwsze, był to chyba pierwszy indonezyjski film, jaki widziałem, i od razu mogę powiedzieć, że bardzo mi się ten debiut spodobał. Jest to straszak, ale straszak, który w większości robi to dobrze. Okej. Okay. On bazuje w wielu momentach na e, amerykańskim kinie. Widać, że twórcy e, inspirowali się troszeczkę współczesnym amerykańskim horrorem, bo widzimy tutaj i nawiązania trochę do obecności 2, e, w postaci jednego ducha, i nawiązania trochę do Insidiousa w postaci ducha drugiego, ale Mamy też sporo motywów świeżych, nowych, takich, których ja nie widziałem do tej pory w kinie. Jerry zapewne zachwycał się sceną z prześcieradłem. Ona była niezła, była straszna, ale e, no, coś takiego było też w obecności w pierwszej obecności, gdy główna bohaterka wieszała pranie i wiatr porwał prześcieradło, a to zamiast odlecieć, zatrzymało się tam ze dwa metry dalej na jakiejś postaci, której tam nie było. Natomiast na pewno chłopacy chwalili, ja również pomysł z głuchoniemym chłopcem był mega, to było doskonałe w tym całym festiwalu e, duchów straszaków. Wrzucenie do tego chłopca, który nie może mówić i który nie słyszy tego, co się wkoło niego dzieje, było kurczę, kapitalnym pomysłem. To tak grało, to tak dobrze robiło. W scenach, w których on powinien krzyczeć, a nie krzyczał, widzieliśmy ciszę, obserwowaliśmy, słyszeliśmy ciszę, to było doskonale zrobione, a do tego kapitalny motyw z mówieniem przez sen, tylko na migi. To była. Tak straszna, tak przerażająca scena, tak fajna scena, że naprawdę nawet gdy teraz o tym mówię, to mam ciarki. Bardzo podobał mi się sam pomysł na główną sektę, sam pomysł z Antychrystem, cały sposób, w jaki to działało, ta sekta działała, te dzieci się rodziły. To był całkiem fajny pomysł, to robiło wrażenie. No i ostatecznie spodobał mi się finałowy twist, choć nie wiem, czy chłopacy to zaznaczyli, ale my trochę tego twistu... W pierwszej chwili nie zrozumieliśmy. Bo co istotne, w tym filmie trzeba uważać, które duchy pokazują się którym osobom, które duchy przemawiają do których osób i co im mówią, które duchy opętują które osoby, bo to ma szalenie istotny wpływ na całą akcję i na ostateczne rozwiązanie. No, myśmy trochę się zgapili, trochę tam jednej rzeczy nie do końca zrozumieliśmy, przez to cały finał też nam się trochę rozjechał. W pierwszej chwili on naprawdę się głupi wydawał, dopóki tutaj Szymas nie, nie przyszedł z odsieczą i nam bidnym, y, ograniczonym umysłom nie wyłożył tego y, jak kawa na ławę. Były też rzeczy, które mi się troszeczkę mniej podobały. Na przykład. Yy... Uproszczenia. To chyba było najgorsze, i jestem przekonany, że Jerry też o tym wspominał, czyli wątek podstarzałego hipisa, dziadka, który pisze artykuły do jakichś dziwnych czasopism, przyjaciela babci naszej rodziny głównej, który jest takim wytrychem fabularnym, który pełni rolę osoby przekazującej reguły gry. I te reguły gry są przekazywane od tak, bo tak. Mamy je poznać i je zaakceptować. Gdy nasi bohaterowie próbują dowiedzieć się, o co chodzi, on po prostu podsuwa im artykuł, który napisał ileś tam x lat temu, i w tym artykule wszystko, cała, cała, ten, cała tajemnica jest pierwotnie rozwiązana. Wiemy już, na czym stoimy, wiemy, dokąd zmierzamy. Gdy dochodzimy do finału, to nagle dziadek stwierdza, że napisze nowy artykuł, bo jednak wtedy to tak nie do końca miał rację, a teraz jednak wie, jak to działa i trochę jednak inaczej. I ten artykuł przekazuje im, a oni nie czytają go od razu, tylko oczywiście w punkcie kulminacyjnym, w momencie tym najważniejszym, gdy już jesteśmy w samym środku finału, w samym środku wydarzeń, wtedy czytają artykuł. W... No, i, no i znów, to są reguły podane... Teraz tak, bo, bo tak, bo tak ma być i tak będzie. I, I ja takich rzeczy nie lubię, nie przepadam za takimi rzeczami, aczkolwiek nie było to aż tak złe i aż tak nachalne, żeby popsuć mi ten film. Druga rzecz, która. Trochę mnie gryzła przez cały sens, to zachowanie głównych bohaterów. Mianowicie w momencie, gdy oni już wiedzą, że coś jest nie tak, gdy wiedzą, kto jest celem tych ataków nadprzyrodzonych istot, to oni zachowują się codziennie i co noc tak samo. I tutaj rozmawialiśmy trochę z Szymasem, że może to jest ich kultura, może to są te różnice kulturalne, których my nie rozumiemy. No bo na przykład przywołajcie sobie pierwszą czy drugą obecność, gdy główna rodzina była nękana przez jakiegoś złego ducha. Oni spali razem, wszyscy razem, na podłodze, na materacach, zbici w kubkę. To, to, to nadal im niewiele pomagało, ale było to naturalne zachowanie. Natomiast tutaj, wiecie, wiadomo, że tej nocy coś się wydarzy, a każdy idzie do swojego pokoju, do swojego łóżka w wielkim domu, każdy do siebie. Wydaje mi się, że takich różnic kulturowych było więcej, bo ja na przykład nie do końca załapałem o co chodzi z finałem, z sektą, z jakimiś nasionami. Zupełnie ostatnia finałowa scena dla mnie jest niezrozumiała. Scena, w której sekta upuszcza nasiona jest dla mnie niezrozumiała. Scena, w której główna bohaterka zbiera te nasiona, ja też jej nie rozumiem. Także bardzo możliwe, że to są jakieś elementy z ich wierzeń, może nie mam pojęcia. No i ostatnia rzecz, która tak odrobinę mi zgrzytała, to zupełnie finałowa walka, a, a dokładniej przeciwnicy, które, którzy się w tym momencie pojawili, było ich dość dużo i to takie trochę, troszeczkę lekko od czapy. Natomiast ogólnie bardzo, ale to bardzo ten film polecam. Pomimo tego, że więcej mówiłem o tym, co mi się nie podobało, niż o tym, co mi się podobało, ale. To, co tutaj wypunktowałem, to były elementy, drobiazgi. Natomiast cały film jest naprawdę fajnie zrobiony. To jest dobry straszak. To oczywiście to nie jest nic, co bym nas rzuciło na kolana. To w większości nie jest nic, czego byśmy już gdzieś tam nie widzieli w tych czy innych fragmentach. Ale cały film naprawdę się dobrze ogląda, się sprawdza i robi swoją robotę. Sceny, w których pojawiają się duchy. Sceny, w których nasi bohaterowie stają do konfrontacji z drugą stroną, z tym nieznanym, one w większości są naprawdę cholernie straszne i cholernie dobrze zrobione. Całość, pomimo tego, że ma tam te właśnie wytrychy fabularne, ma te drobne uproszczenia, i tak jest całkiem nieźle przemyślana i poprowadzona fajnie od początku do końca, jak po sznurku i to mimo wszystko jest dobra historia pomimo tego właśnie, że tam mamy kilka takich pchnięć w odpowiednim kierunku to nadal jest dobra historia z bardzo dobrym finałem i moim zdaniem warto się tym filmem zapoznać, jeśli miałbym taką możliwość z przyjemnością poszedłbym na niego do kina nawet w tej chwili, żeby jeszcze raz obejrzeć sobie i te rzeczy, które nie do końca załapałem za pierwszym razem przy czym no pamiętajcie, to nie jest jakoś szalenie skomplikowane, ja po prostu nie zwracałem uwagi, które duchy kogo co do kogo mówiły. A to, tak jak powiedziałem, jest dość istotne. Okej, okay. to by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Chłopacy zapewne polecali film, ja również bardzo polecam zarówno ten film, jak i cały pomysł, cały projekt Fest Macabra. To jest świetna robota. Bardzo żałuję, że nie mogę jakoś bardziej się w to zaangażować i wesprzeć ich swoimi pieniędzmi, ale myślę, że wszystkie filmy, jakie w tym roku zostaną udostępnione, zostaną wyświetlone w kinie w ramach tego eventu. To obejrzę sobie w domu na spokojnie i w ten czy inny sposób omówię tu czy w innym miejscu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. A już za tydzień kolejny na widzonym udkaście. Układanka. Dziedzictwo. Startujemy. Leci u ciebie? Leci? Leci leci. To jeden. Dwa, trzy, cztery. Ty nie puknąłeś czymś mikrofon mówiąc czołem? Czy... A, okej. Okay. Dobra. Yy, mieliśmy na przykład przykłady. Mieliśmy na przykład przykłady. Powiedz, jak to wyglądało w tym roku. I w ogóle jak się dowiedziałeś o tym. W tym roku, w tym roku. Ty yy. mówisz cały czas w tym roku, w tej w tej edycji czy coś tam takiego musisz robić. Yy -y. RSS Igor, nie pamiętam nigdy tego, kurde, zamknąłem sobie okno, pamiętasz? O no, nie. 6 minut, no to ładnie. No, w sumie nie jest najgorzej.